Jeśli Rady Gminy gotowy jest tutaj w kadencji. Witam Panie i Panów Radnych wraz z wiceprzewodniczącymi Panią Agatą Wiśniewską oraz Panią Jarosławem Wasilewskim. Bardzo gorąco witam Panią i Panów Radnych, którzy po raz pierwszy zostali wybrani do Rady Gminy Jutomir. Witam Wójta Gminy Pana Tadeusza Borkowskiego, Panią Sekretarz Lilianę Kaletę, Małgorzatę Szczepaniak, Skarbnika Gminy. Również bardzo serdecznie witam Panią Kierownik Referatu Organizacyjno-Samorządowego Sylwię Wedę, która jak zawsze będzie nasze sesje protokołować. Otwieram drugą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Jutomir, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pana Tadeusza Borkowskiego. Dzisiejsza sesja jest sesją prawomocną na podstawie listy obecności radnych. Stwierdzam, że na 15 rady całego składu rady obecni są wszyscy, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie przez Wysoką Radę prawomocnych uchwał i decyzji. Odczytam porządek obrad dzisiejszej sesji. Pierwsze otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy Jutomir. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jutomir na rok 2018. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Jutomir. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Jutomir do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jutomir. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulicy 3 Maja w obrębie geodezyjnym Jutomir w gminie Jutomir. Punkt jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Poziomkowej i Szatkowskiej w obrębie geodezyjnym Jutomir w gminie Jutomir. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Stodolnianej i Kościuszki w obrębie geodezyjnym Jutomir w gminie Jutomir. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Brządza w gminie Jutomir. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Jutomir z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Punkt 15. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna przez wskazanych w 2019 roku. I punkt 16. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Radę, czy są pytania lub inne propozycje dotyczące porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie widzę. Poddam pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji, tylko w tej kadencji wyszły przepisy, że każda jedna uchwała, czy też takie to się przyjęcie porządku obrad, będziemy głosować w głosowaniu imiennym. I będę wyczytywał
Przejdziemy do imiennego jawnego głosowania. Po wywołaniu radnego z imienia i nazwiska proszę, aby podniósł rękę lub stał, wypowiadając się, czy głosuje za, przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Pan Adrianowski Wiesław. Za. Pan Anyszkiewicz Arkadiusz. Głosuję za. Dziękuję. Pan Augustyniak Mieczysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Błażejewski Marcin. Głosuję za. Dziękuję. Pan Dębski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Kuśmierczak Malwina. Głosuję za. Pan Rorkowski Piotr. Głosuję za. Dziękuję. Pan Miller Wojciech. Głosuję za. Dziękuję. Pani Paczkowska Grażyna. Głosuję za. Dziękuję. Pani, pan Pilarczyk Przemysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Rychlik Tadeusz. Głosuję za. Pani Rzetelska Ewa. Głosuję za. Dziękuję. Pan Wasilewski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Wiśniewska Agata. Głosuję za. Dziękuję. I pan Włodarczyk Jan. Głosuję za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem porządku obrad. W wyniku głosowania stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do trzeciego punktu porządku obrad, mianowicie przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy Dobrzyc. Protokół był wyłożony przed sesją. Wszyscy mieli możliwość się zapoznania z jego treścią, ale przegłosować go musimy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu w pierwszej sesji Rady Gminy Dobrzyc? Tak, tak, imieni oczywiście wszystkie takie uchwały i punkty będą głosowane w imieniu. Pan Adrianowski Wiesław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Anyszkiewicz Arkadiusz. Głosuję za. Dziękuję. Pan Augustyniak Mieczysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Błażejewski Marcin. Głosuję za. Dziękuję. Pan Dębski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pan, pani Kuśmierczak Malwina. Głosuję za. Dziękuję. Pan Lorkowski Piotr. Głosuję za. Dziękuję. Pan Miller Wojciech. Głosuję za. Dziękuję. Pani Paczkowska Grażyna. Głosuję za. Dziękuję. Pan Pilarczyk Przemysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Rychlik Tadeusz, głosuje za. Pani Rzetelska Ewa. Głosuję za. Dziękuję. Pan Wasilewski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Wiśniewska Ewa. Głosuję za. Agata. Agata. Agata, przepraszam. Pan Włodarczyk Janusz. Głosuję za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy Lutomyśl. W wyniku głosowania stwierdzam, że protokół z pierwszej sesji Rady Gminy Lutomyśl został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do czwartego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lutomyśl na rok 2018. O omówienie uchwały poproszę panią skarbnik Małgorzatę Szczepanę. Proszę bardzo, pani Małgorzato. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zmiany budżetowe, na roku pani taka zmiana, jeżeli chodzi o porządkowanie naszego budżetu i to, co będziemy mogli zrealizować albo nie zrealizować. Przechodząc do załącznika numer 1, przy omawianiu tego załącznika będę się odnosiła do załącznika numer 2 i 3. Załącznik numer 2 są to wydatki majątkowe, które są również uwzględnione w tym załączniku numer 1, czyli wydatkach budżetowych, a załącznik numer 3 są to nasze dotacje udzielane z budżetu gminy Lutomyśl i tutaj też wprowadzamy zmiany, ale te zmiany również też będę omawiała przy omawianiu załącznika numer 1. Więc przechodząc do załącznika numer 1, czyli wydatki budżetowe, łącznie kwota zwiększenia na wydatkach majątkowych jest to kwota 131 077,06 zł i tą kwotę przeznaczamy na wydatki bieżące w tej samej wysokości. I tak, dział 400, rozdział 402 i dostarczanie wody, zwiększenie środków 20 000 zł przeznaczamy na zakup materiałów i wyposażenia. Również kwota zwiększenia w tym rozdziale w paragrafie
426, zakup energii, kwota 20 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o rozdział 616, są to drogi publiczne gminne, kwota zwiększenia również 20 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe w tym rozdziale, zmniejszamy kwotę 2501,70 zł na przebudowę odcinka ulicy Poziomkowej w Ludowisku. Zadanie to zostało zakończone, zrealizowane i nadwyżka finansowa przeznaczona będzie na cele bieżące. Ta właśnie zmiana ma odzwierciedlenie w załączniku nr 2, czyli w załączniku majątkowym. O tą kwotę środki finansowe na to zadanie zostały zmniejszone. Jeżeli chodzi o dział 700, czyli gospodarka mieszkaniowa, zwiększamy środki w kwocie 19 501,70 zł na zakup usług pozostałych. Jeżeli chodzi o administrację publiczną, rozdział 752 Rady Gminy, jest tutaj kwota zwiększenia 3000 zł z przeznaczeniem na wypłaty dla Rady Gminy. Jeżeli chodzi o rozdział 750-23, czyli Urzędy Gmin, kwota zwiększenia 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Następny rozdział to 750-81. Jak Państwo wiedzą, w ramach tego rozdziału Urzędy Gmin również się są wydatki dotyczące samorządowego centrum usług wspólnych. To jest zmiana, która zaczęła w ubiegłym roku. I tutaj kwota zwiększenia jest to kwota 17 308 zł zadysponowana zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora samorządowego centrum usług wspólnych. Jednak suma summarum jest to przesunięcie środków między SUW-em a jednostkami oświatowymi szkoły podstawowej. Następny rozdział 750-95 to została działalność. Kwota zwiększenia 7 tysięcy złotych na zakup usług pozostałych. Jeżeli chodzi o rozdział 754-12, ochotnicze straże pożarne, kwota zwiększenia na wydatki majątkowe 110 tysięcy złotych, czyli również tutaj zmienia nam się załącznik numer 2, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe. I zmniejszenie dotyczy dotacji dla OSP Miany, jest to kwota 30 tysięcy złotych przeznaczona na realizację zadania w roku bieżącym, to jest na budowę garażu. Zmniejszenie tej dotacji również dla OSP Ławnice i kwota 80 tysięcy złotych z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację strażnicy również w roku bieżącym. Te zadania znajdują się do realizacji projektu budżetu w roku 2019. W tym roku nie zostały zrealizowane, dlatego zdejmujemy środki finansowe, a w projekcie budżetu roku 2019 te środki zostały uwzględnione. Jeżeli chodzi dalej o rozdział 810, czyli gimnazja, kwota zmniejszenia na wynagrodzenia osobowych pracowników. Gimnazja, mamy taki rozdział w budżecie, chociaż u nas gimnazjum stricte jako takie nie funkcjonuje samodzielne. Jest ono wchłonięte w szkołę podstawową w Lutomiersku. Jednakże istnieje podział jeszcze w klasyfikacji budżetowej. Te wydatki, które możemy stricte przypisać do wydatków gimnazjum, są one tak klasyfikowane. Kwota zmniejszenia na wynagrodzenia 32 308 zł. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, tutaj zmiany również na wniosek dyrektora, przepraszam bardzo, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmniejszenie środków na zasiłki okresowe o kwotę 1000 zł i taka sama kwota zostaje później zwiększona 1000 zł z przeznaczeniem na stypendia materialne. Jeżeli chodzi o świetlice szkolne, kwota zwiększenia 15 tysięcy zł. Dział 900, rozdział 919, czyli oświetlenie ulic, placów i dróg. Tutaj kwota zwiększenia na zakup materiałów i wyposażenia 10 575,36 zł oraz zakup usług pozostałych, kwota zwiększenia 6000 zł. Kwota, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, zmniejszenia 10 577,36 zł dotyczy zmiany zakwalifikowania wydatków majątkowych na wydatki bieżące. W tym roku zmieniła nam się ustawa o rachunkowości. Wartość środka trwałego nie tak jak do tej pory powyżej 3,5 tysiąca złotych stanowi środek trwały, tylko powyżej 10 tysięcy złotych. Dlatego też te zadania, które były zapisane w kwocie powyżej 3,5 tysiąca złotych do projektu budżetu, zostały one uwzględnione.
W trakcie realizacji obserwowaliśmy, czy ta wartość będzie powyżej 10 tysięcy złotych, czy poniżej. Zadania zostały zakończone, dotyczą one realizacji funduszu sołeckiego. Są ustanowione kwoty poniżej 10 tysięcy złotych i dlatego jest to zmiana zakwalifikowania wydatków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Te zmiany dotyczą zmian ujętych w załączniku numer 3, czyli funduszu sołeckiego. I następny dział 921, rozdział 921.09, domy i ośrodki kultury i kluby. Tutaj zwiększamy dotację dla gminnego ośrodka kultury z wnioskiem pana dyrektora GOKU na bieżącą działalność. I ta zmiana również w załączniku dotacyjnym ma, jest uwzględniona. I ostatni dział 926, rozdział 926.01, czyli obiekty sportowe. Zwiększenie kwotę na wydatki bieżące 8 tysięcy i zmniejszenie, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, 8 tysięcy. I tak jak mówiłam wcześniej, dotycząca również funduszu sołeckiego jest to słowo wspomniano, zmiana zakwalifikowania wydatków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. I ta zmiana właśnie ostatnia ma również wpływ, jeżeli chodzi o załącznik numer 3, czyli załącznik dotyczący funduszu sołeckiego i oczywiście załącznik numer 2, czyli wydatki majątkowe. Jak mówiłam wcześniej, łączne zmiany, jeżeli chodzi zmniejszenia wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, jest to kwota 131 077,06 zł. To wszystko z mojej strony. Dziękuję pani Dali. Czy pytania są? Pani Dali, czy są tutaj tej uchwały? Jeżeli nie ma pytań, odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 2, /4/18 Rady Gminy Lutomy z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomy na rok 2018. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 artykułu 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku z największymi zmianami Rada Gminy Lutomierz uchwala to następująco. Paragraf 1. Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Lutomierz na 2018 rok w następujący sposób. Po pierwsze, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 131 077 zł 6 groszy. Po drugie, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 131 077 zł 6 groszy w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. W związku z postanowieniami paragrafu 1 załącznik nr 5 do uchwały nr 52/326/17 Rady Gminy Lutomierz z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomierz na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. W związku z postanowieniami paragrafu 1 załącznik nr 6 do uchwały nr 52/326/17 Rady Gminy Lutomierz z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomierz na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. W związku z postanowieniami paragrafu 1 i zmianą zakwalifikowania zakupu sołectwa Florentynów, Legendzin i Mianów z wydatków majątkowych na wydatki bieżące załącznik nr 8 do uchwały nr 52/326/17 Rady Gminy Lutomierz z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomierz na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Lutomierz. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomierz. Przystępujemy do imiennego głosowania. Pan Adrianowski Wiecki. Jestem za. Dziękuję. Pan Anyszkiewicz Arkadiusz. Głosuję za.
Dziękuję. Pan Augustyniak Mieczysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Łażejewski Marcin. Głosuję za. Dziękuję. Pan Dębski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Kuśmierczak Malwina. Głosuję za. Dziękuję. Pan Lorkowski Piotr. Głosuję za. Dziękuję. Pan Miller Wojciech. Głosuję za. Dziękuję. Pani Paczkowska Grażyna. Głosuję za. Dziękuję. Pan Pilarczyk Przemysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Rychlik Tadeusz. Głosuję za. Pani Rzetelska Ewa. Głosuję za. Pan Wasilewski Jarosław. Głosuję za. Pani Wiśniewska Agata. Głosuję za. Dziękuję. Pan Włodarczyk Jan. Głosuję za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. W wyniku głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do tego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 2/5/18 Rady Gminy Lutomiec dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Na podstawie artykułu 18a ustęp 1 i ustęp 2 ustawy z dnia 8 marca 1950 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Gminy Lutomiec uchwala co następuje. Paragraf 1. Skład Komisji Rewizyjnej powołuje się następujących radnych. Panią Grażynę Paczkowską, przewodnicząca komisji, pana Przemysława Pilarczyka, zastępca przewodniczącego komisji, pana Mieczysława Augustyniaka, członek komisji, pana Janusza Wodarczyka, członek komisji, panią Ewę Rzetelską, członek komisji i pana Wojciecha Millera, członek komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiec. Przystępujemy do imiennego głosowania. Pan Adrianowski Wiesław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Anyszkiewicz Arkadiusz. Głosuję za. Dziękuję. Pan Augustyniak Mieczysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Błażejewski Marcin. Głosuję za. Dziękuję. Pan Dębski Jarosław. Głosuję za. Pani Kuśmierczak Malwina. Głosuję za. Dziękuję. Pan Lorkowski Piotr. Głosuję za. Dziękuję. Pan Miller Wojciech. Głosuję za. Dziękuję. Pani Patrycja Grażyna. Głosuję za. Dziękuję. Pan Pilarczyk Przemysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Rychlik Tadeusz. Głosuję za. Pani Rzetelska Ewa. Głosuję za. Dziękuję. Pan Wasilewski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Wiśniewska Agata. Głosuję za. Dziękuję. Pan Włodarczyk Janusz. Głosuję za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. W wyniku głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Również czytam projekt uchwały. Uchwała nr 2/6/18 Rady Gminy Lutomiec z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na podstawie artykułu 18b ustęp 1 i ustęp 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Gminy Lutomiec uchwala co następuje. Paragraf 1. Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powołuje się następujący radnych. Pana Mieczysława Augustyniaka, przewodniczący komisji. Panią Ewę Rzetelską, zastępcę przewodniczącej komisji, przewodniczącego komisji, przepraszam. Pana Arkadiusza Anyszkiewicza, członek komisji. Pana Jarosława Dębskiego, członek komisji. Pana Przemysława Pilarczyka, członek komisji. Paragraf 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomyśl. Przystępujemy do imiennego głosowania. Pan Adrianowski Wiesław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Anyszkiewicz Arkadiusz. Głosuję za. Dziękuję. Pan Augustyniak Mieczysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Błażejewski Marcin. Głosuję za. Dziękuję. Pan Dębski Jarosław. Głosuję za. Pani Kuśmierczak Malwina. Głosuję za. Dziękuję. Pan Lorkowski Piotr. Głosuję za. Dziękuję. Pan Miller Wojciech. Głosuję za. Dziękuję. Pani Paczkowska Grażyna. Głosuję za. Dziękuję. Pan Pilarczyk Przemysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Rychlik Tadeusz. Głosuję za. Pani Rzetelska Ewa. Głosuję za. Pan Wasilewski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Wiśniewska Agata. Głosuję za. Dziękuję. Pan Włodarczyk Janusz. Głosuję za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. W wyniku głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do 7 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rodzajów i składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lutomyśl. Również czytam projekt uchwały. Uchwała nr 2 łamane przez 7 łamane przez 18 Rady Gminy Lutomyśl z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia rodzaju i składów osobowych całej Komisji Rady Gminy Lutomyśl. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Gminy Lutomyśl uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustala się następujące stałe komisje Rady Gminy Lutomyśl. Pierwsza Komisja Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji i druga komisja, Komisja Spraw Lokalnych. Paragraf 2, ustęp 1. Skład Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji powołuje się następujących radnych. Pana Piotra Lorkowskiego, przewodniczący komisji. Pana Marcina Błażejewskiego, zastępcę przewodniczącego komisji. Panią Malwinę Kuśmierczak, członek komisji. Pana Wojciecha Millera, członek komisji. Panią Ewę Rzetelską, członek komisji. Ustęp drugi. Ramowy przedmiot działania Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 3, ustęp 1. Skład Komisji Spraw Lokalnych powołuje się następujących radnych. Pana Arkadiusza Anyszkiewicza, przewodniczący komisji. Pana Jarosława Dębskiego, zastępca przewodniczącego komisji. Pana Wiesława Adrianowskiego, członek komisji. Pana Piotra Rylkowskiego, członek komisji. Panią Grażynę Paczkowską, członek komisji. Ustęp drugi. Ramowy przedmiot działania Komisji Spraw Lokalnych określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomyśl. Przystępujemy do imiennego głosowania. Pan Adrianowski Wiesław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Anyszkiewicz Arkadiusz. Głosuję za. Dziękuję. Pan Augustyniak Mieczysław. Głosuję za. Pan Błażejewski Marcin. Głosuję za. Dziękuję. Pan Dębski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Kuśmierczak Malwina. Głosuję za. Dziękuję. Pan Lorkowski Piotr. Głosuję za. Pan Miller Wojciech. Głosuję za. Dziękuję. Pani Paczkowska Grażyna. Głosuję za. Dziękuję. Pan Pilarczyk Przemysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Rychlik Tadeusz. Głosuję za. Pani Rzetelska Ewa. Głosuję za. Dziękuję. Pan Wasilewski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Wiśniewska Agata. Głosuję za. Dziękuję. Pan Włodarczyk Janusz. Głosuję za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Wszyscy radni głosowali za
podjęcie uchwały. Wynik głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Ja chciałbym prosić w załączniku numer 1 do tej uchwały numer 7, radni poprawili w ustępie drugim. No, tam jest tak, opiniowanie, ustęp drugi, opiniowania kierowanych do Rady Gminy projektów uchwał dotyczących strategii rozwoju gminy oraz innych dotyczących długofalowego sposobu wykonywania jej zadań, opiniowanie, tam jest wieloletniej, pomiędzy opiniowania o wieloletniej, trzeba dopisać słowo projektu. Proszę sobie poprawić. Brakuje słowa. Brakuje słowa projektu. Zaopiniowanie wpisać projektu. Opiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy. I w ustępie czwartym. W punkcie czwartym opiniowania rocznego projektu budżetu gminy oraz jego wykonania. Skreślić proszę projektów uchwał dotyczących uchwalania i wykonywania budżetu gminy, to wykreślić, a wpisać rocznego projektu budżetu gminy oraz jego wykonania. Panie Przewodniczący, tutaj mała taka uwaga. W związku z tym, że przegłosował Pan uchwałę, a wprowadził Pan jeszcze zmianę do tej uchwały, to trochę żeśmy się za po wszelkie zmiany przed głosowaniem. Tak, to jest... Ja bym proponował to przegłosować jeszcze, te wprowadzenie tej zmiany. A to możemy tak, a też nie będziemy głosowali. To tak. Przed głosowaniem. Tak, trzeba to zrobić, ale to już mi... Uzupełnienie. Troszkę do tego miałem doświadczenie. Kto z Pan i Panów Radnych jest za wprowadzeniem zmian w załączniku numer 1 do uchwały numer 2 łamane przez 7, łamane przez 18 i również będę głosował w głosowaniu imiennym. Pan Adrianowski Wiesław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Anyszkiewicz Arkadiusz. Głosuję za. Pan Augustyniak Zdzisław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Błażejewski Marcin. Głosuję za. Dziękuję. Pan Dębski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Uśmierczak Malwina. Głosuję za. Dziękuję. Pan Orkowski Piotr. Głosuję za. Dziękuję. Pan Miner Wojciech. Głosuję za. Dziękuję. Pani Kaczkowska Grażyna. Głosuję za. Pan Pilarczyk Przemysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Wiechik Cezarusz. Głosuję za. Pani Rzetelska Ewa. Głosuję za. Dziękuję. Pan Wasilewski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Wiśniewska Agata. Głosuję za. Dziękuję. Pan Włodarczyk Janusz. Głosuję za. Dziękuję. Wszyscy, tak? Głosowało 15 radnych. Wszyscy radni głosowali za wprowadzeniem zmian do załącznika nr 1 uchwały nr 2 łamane przez 7 łamane przez 18. W wyniku głosowania stwierdzam, że poprawki zostały przyjęte jednogłośnie. I cała uchwała została przyjęta ze zmianami przyjęta została. Tak, jest ta szarta. Oczywiście. Ponieważ uchwała została już przegłosowana, także chcę to mogę nadmienić, że uchwała numer 2 łamane przez 7 łamane przez 18 Rady Gminy Ludomierz wraz z poprawkami została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Lutomiec do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich. Tą uchwałę może nam omówi Pani Sekretarz. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, gmina Lutomiec należy do Związku Gmin Nadnerzańskich. Zgodnie ze statutem tego związku
Wiązek stanowi dobrowolne zrzeszenie gmin, przez tereny których płynie rzeka Wern, a celem związku jest przywracanie i zachowanie ładu ekologicznego w zakresie wód powierzchniowych i poprawy zaopatrzenia ludności w wodę. Oprócz naszej gminy do związku należy gmina Podębice, Warkowice, Świnice, Warckie Dom, Biegrawów, Konstantynów Łódzki i Ułęczyca. Organami związku są zgromadzenie związku i zarząd. W skład zgromadzenia wchodzą burmistrzowie, wójtowie, gmin uczestniczących w związku, a poza wójtem, burmistrzem w skład zgromadzenia wchodzą po dwie osoby upoważnione przez radę danej gminy. Kadencja zgromadzenia jest równa kadencji rad gmin wchodzących w skład związku. Do tej pory oprócz, czyli poprzedniej kadencji, która się skończyła, gminę naszą reprezentował pan wójt, pan Tadeusz Rychlik i pan Józef Chojczak. Pan Józef Chojczak nie jest w tej kadencji radnym Rady Gminy, a zasadą było, że przedstawicielami byli radni naszej gminy. W związku z tym jest tutaj przedstawiony państwu projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Lutomir do Zgromadzenia Związku Gmin Nadmierzańskich. Proponuje się pozostawienie pana Tadeusza Rychlika, który był do tej pory przedstawicielem gminy, a w miejsce pana Józefa Chojczaka, abyście państwo powołali pana Mieczysława Augustyniaka. Dziękuję. Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 2, /8/18 Rady Gminy Lutomir z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Lutomir do Zgromadzenia Związku Gmin Nadmierzańskich. Działając na podstawie artykułu 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z pierwszymi zmianami, Rada Gminy Lutomir uchwala to w następnym paragraf pierwszy. Wyznacza się na przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Nadmierzańskich następujące osoby. Pana Tadeusza Rychlika oraz pana Mieczysława Augustyniaka. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lutomir. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 2, /13/14 Rady Gminy Lutomir dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Lutomir do Zgromadzenia Związku Gmin Nadmierzańskich. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomir. Przystępujemy do imiennego głosowania. Pan Adrianowski Wiesław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Anieszkiewicz Arkadiusz. Głosuję za. Dziękuję. Pan Augustyniak Mieczysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Błażejewski Marcin. Głosuję za. Dziękuję. Pan Dębski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Uświerczak Malwina. Głosuję za. Dziękuję. Pan Lorkowski Piotr. Głosuję za. Dziękuję. Pan Wiler Wojciech. Głosuję za. Pani Paczkowska Grażyna. Głosuję za. Dziękuję. Pan Pilarczyk Przemysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Rychlik Tadeusz. Głosuję za. Pani Rzetelska Ewa. Głosuję za. Dziękuję. Pan Wasilewski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Wiśniewska Agata. Głosuję za. Dziękuję. I pan Podarczyk Janusz. Głosuję za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. W wyniku głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do 9 punktu porządku. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Lutomir. Po omówieniu uchwały poproszę panią skarbnik o wywartość pytania. Proszę bardzo, pani Małgosiu. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o wynagrodzenie wójta gminy Lutomir, to jest ona ustalana na podstawie uchwały Rady Gminy Lutomir, czyli państwo podejmują i ustalają wynagrodzenie dla wójta gminy Lutomir. Jest ona podejmowana na podstawie ustawy o samorządzie gminy, o pracownikach samorządowych oraz na podstawie rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. To ostatnie rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych zostało zmienione w roku 2018 i tak w miesiącu lipcu
wynagrodzenie wójta gminy Czorny zostało obniżone zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem. Teraz na nową kadencję objęcia funkcji wójta gminy Czorny, to jest dzień 19 listopada, proponuje się, aby wynagrodzenie zostało w wysokości, jak miało to miejsce obecnie, czyli na tym samym poziomie. I tak, wynagrodzenie zasadnicze jest kwota 4700 brutto, dodatek funkcyjny w wysokości 1900 zł brutto, dodatek stażowy jest tutaj 20% wynagrodzenia zasadniczego, czyli stanowi to kwotę 940 zł brutto. I dodatek specjalny jest to 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie i stanowi to kwotę 2640 zł. Dziękuję. Może jakieś pytania są dotyczące tej uchwały? Nie ma pytań, wszystko jasne. Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 2 łamane przez 9 łamane przez 18 Rady Gminy Czorny z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Czorny. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 2 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy z późniejszymi zmianami Rada Gminy Czorny uchwala co następuje. Paragraf 1 z dniem 19 listopada 2018 roku, to jest dzień objęcia funkcji wójta gminy Lutomiec, ustala się panu Tadeuszowi Borkowskiemu następujące miesięczne składniki wynagrodzenia. Po pierwsze, wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4700 zł brutto. Po drugie, dodatek funkcyjny w wysokości 1900 zł brutto. Po trzecie, dodatek stażowy 20% wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 940 zł brutto. Po czwarte, dodatek specjalny 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 2640 zł brutto. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 58 łamane przez 376 łamane przez 18 Rady Gminy Lutomiec dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Lutomiec. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiec. Przystępujemy do imiennego głosowania. Pan Adrianowski Wiesław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Aniszkiewicz Arkadiusz. Głosuję za. Dziękuję. Pan Augustyniak Mieczysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Błażejewski Marcin. Głosuję za. Dziękuję. Pan Dębski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Kuśmierczak Marwina. Głosuję za. Dziękuję. Pan Lorkowski Piotr. Głosuję za. Dziękuję. Pan Miller Wojciech. Głosuję za. Dziękuję. Pani Paczkowska Grażyna. Głosuję za. Dziękuję. Pan Wilarczyk Przemysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Rychlik Tadeusz. Głosuję za. Pani Rzetelska Ewa. Głosuję za. Dziękuję. Pan Wasilewski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Wiśniewska Agata. Głosuję za. Dziękuję. I pan Włodarczyk Jan. Głosuję za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. Wynik głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do 10 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulicy 3 Maja w obrębie geodezyjnej Lutomiec w gminie Lutomiec. Podjęcie uchwały poproszę panią inspektor Beatę Rychlik. Proszę bardzo, pani Beata. Sporządzenie nowego miejscowego planu zagospodarowania dla części obszaru położonego w rejonie ulicy 3 Maja w obrębie geodezyjnym Lutomiersk związane jest głównie z potrzebami mieszkańców, które wyrażone były w składanych wnioskach do wójta gminy w sprawie dopuszczenia zabudowy usługowej na tym terenie. Obecnie ten teren, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań, jest terenem przeznaczonym pod zainwestowanie.
dokładnie zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, studium, zagrodową, rekreacyjną i usługową. Właśnie dla części tego terenu obowiązuje obecnie miejscowy plan, który został przyjęty uchwałą z 2010 roku, następnie zmieniony uchwałą z 2013 roku, z 2017 roku. W obecnym planie miejscowym teren jest przeznaczony częściowo pod zabudowę mieszkaniową i częściowo rolną. W związku z potrzebą mieszkańców w sprawie dopuszczenia zabudowy usługowej planuje się tutaj przystąpić do sporządzenia, do opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania. Przedmiotem będzie ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To wszystko. Dziękuję. Jakieś pytania z strony Wysokiej Rady? To są działki. To są działki, które stanowią własność przedsiębiorcy. Już powiem. Przedsiębiorcy pana Dominika Wedy, który prowadzi działalność gospodarczą, firmę ogrodzeniową, ogrodzenia, to transportu. To jest w rejonie ulicy 3 Maja. Chce się tam w perspektywie jakby rozwijać. No i wnosi o zmianę planu, który pozwoli mu na przyszłość, nie już w tym momencie. I kolejne uchwały też podobnie dotyczą tego samego. Kolejna uchwała, nie wiem w jakiej kolejności, ale dotyczy pani Kowalczyk przy kościele parafialnym w Lutomiersku. Tam też chodzi o to, żeby cały ten... zmienić na zabudowę usługową. Ale też panie wójcie, to po kolei. Usługową i stacja kontroli pojazdów. Też tam restauracja też się otwiera, żeby problemów nie robić, no to się tam rozwija. Odczytam, wtedy nie ma, są jeszcze jakieś pytania, nie widzę. Odczytam projekt uchwały, uchwała numer 2, /10/18 Rady Gminy Lutowiec z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie ulicy 3 Maja w obrębie geodezyjnym Lutomierz w gminie Lutowiec na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z tymi zmianami. Rada Gminy Lutomierz uchwala to następujący paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Kinińskiego i 3 Maja obrębie geodezyjny Lutomierz w gminie Lutomierz. Paragraf 2. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w paragrafie pierwszym, przedstawiono na załączniku graficznym numer 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną część uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lutowiec. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiec. Przystępujemy do imiennego głosowania. Pan Adrianowski Wiesław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Anieszkiewicz Arkadiusz. Głosuję za. Dziękuję. Pan Augustyniak Mieczysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Błażejewski Marcin. Głosuję za. Dziękuję. Pan Dębski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Kuśmierczak Pani Kuśmierczak Malwina. Głosuję za. Dziękuję. Pan Rutkowski Piotr. Głosuję za. Pan Miller Wojciech. Głosuję za. Pani Paczkowska Grażyna. Głosuję za. Dziękuję. Pan Pilarczyk Przemysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Rychik Tadeusz. Głosuję za. Pani Rzetelska Ewa. Głosuję za. Pan Wasilewski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Wiśniewska Agata. Głosuję za. I pan Włodarczyk Janusz. Głosuję za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. W wyniku głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do 11 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Poziomkowej i Czartkowskiej w obrębie geodezyjnej Lutomierz w gminie Lutomierz. Również poproszę o uchwały panią Barkę. Proszę bardzo.
tym przypadku również mamy do czynienia ze sporządzeniem nowego miejscowego planu w tym rejonie, w rejonie ulic, skrzyżowania ulicy Poziomkowej i Szatkowskiej. Też tutaj został złożony wniosek w sprawie dopuszczenia tego terenu pod zabudowę usługową. Znajduje się tam obecnie stacja kontroli pojazdów. Na piętrze jest teren, lokale są mieszkalne. Wniosek inwestora wskazuje, że chciałby przekształcić cały teren pod zabudowę usługową, ponieważ przyczyni się do polepszenia warunków zagospodarowania po prostu w tym terenie. I prosi o zabudowę typowo usługową dla całego terenu. Obecnie jest obowiązujący miejscowy plan, który wskazuje tam tylko zabudowę mieszkaniową, a dopuszczeniem są usługi. W tej chwili wykorzystuje te usługi w 40%. Natomiast chciałby całkowicie przekształcić pod teren usługowy. Jak to wielkość jest tej działki? Ponad 1000 metrów tam jest. Dziękuję. Czy pytania? Są? Nie ma pytań? Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 2 ma numer 11, ma numer 18 Rady Gminy Lutomy z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Poziomkowej i Szatkowskiej w obrębie Gminy Lutomy na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Gminy Lutomy uchwala to następujące. Paragraf 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Poziomkowej i Szatkowskiej w obrębie gminy Lutomy z gminie Lutomy. Paragraf 2. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w paragrafie pierwszym, przedstawioną na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną część uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lutomy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomy. Przystępujemy do imiennego głosowania. Pan Adrianowski Wiesław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Aniszkiewicz Arkadiusz. Głosuję za. Dziękuję. Pan Augustyniak Mieczysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Błażejewski Marcin. Głosuję za. Dziękuję. Pan Dębski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Niku Śmierczak Malwina. Głosuję za. Dziękuję. Pan Norkowski Piotr. Głosuję za. Dziękuję. Pan Miller Wojciech. Głosuję za. Dziękuję. Pani Paczkowska Grażyna. Głosuję za. Dziękuję. Pan Pilarczyk Przemysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Rytmik Tadeusz. Głosuję za. Pani Rzeselska Ewa. Głosuję za. Dziękuję. Pan Wasilewski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Wiśniewska Agata. Głosuję za. Dziękuję. I pan Wodarczyk Janusz. Głosuję za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. W wyniku głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do 12 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Stodolnianej i Kościuszki w obrębie geodezyjnej Lutomir. W tym przypadku również sporządzenie nowego miejscowego planu jest związane z potrzebą mieszkańców, który wyrażony został we wniosku w sprawie dopuszczenia zabudowy usługowej. Również na tym terenie mamy zabudowę mieszkaniową w miejscowym planie. Teren jest przeznaczony pod zainwestowanie. W związku z tym inwestor chciałby tutaj też przekształcić teren pod typową zabudowę usługową. Dziękuję. Pytania do pani Warki? Nie widzę. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 2 łamane przez 12, łamane przez 18 Rady Gminy Lutomy z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Stodolnianej i Kościuszki w obrębie geodezyjnej Lutomierz w gminie Lutomierz.
na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, późniejszymi zmianami, Rada Gminy Rytowej uchwala to następuje. Paragraf 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Stodolnianej i Kościuszki w obrębie geodezyjnej Lutomierz w gminie Lutomierz. Paragraf 2. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w paragrafie 1, przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną część uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lutomierz. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomierz. Przystępujemy do imiennego głosowania. Pan Adrianowski Wiesław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Anyszkiewicz Arkadiusz. Głosuję za. Dziękuję. Pan Augustyn Jakieczyta. Głosuję za. Dziękuję. Pan Błażejewski Marcin. Głosuję za. Dziękuję. Pan Dębski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Uśmierczak Malwina. Głosuję za. Dziękuję. Pan Lorkowski Piotr. Głosuję za. Dziękuję. Pan Miller Wojciech. Głosuję za. Dziękuję. Pan Pani Paczkowska Grażyna. Głosuję za. Dziękuję. Pan Pilarczyk Przemysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Rybik Tadeusz. Głosuję za. Pani Rzeterska Ewa. Głosuję za. Dziękuję. Pan Wasilewski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Wiśniewska Agata. Głosuję za. I pan Wodarczyk Janów. Głosuję za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. W wyniku głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do 13 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Brząta w gminie Lutomierz. Również omówienie uchwały poproszę panią Beatę. Proszę bardzo. Przedmiotem tej uchwały jest zmiana uchwały z 12 maja 2016 roku. Wtedy to przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu dla części obrębu geodezyjnego Brząca. Następnie ta uchwała została zmieniona uchwałą z 24 maja 2017 i uchwałą z dnia 28 listopada 2017 roku. 28 listopada 2017 roku zmieniono uchwałę i dokonano podziału obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu na dwa etapy. Tutaj na załączniku graficznym właśnie widać do uchwały, jak nastąpił ten podział. Jest etap 1 i etap 2. Przedmiotem niniejszej uchwały jest teraz opracowanie etapu drugiego Brząca. W związku z tym, że był wyłożony projekt planu do publicznego wglądu, wnioskodawca w zasadzie złożył uwagę do projektu planu z prośbą o wyłączenie fragmentu dwóch pierwszych działek i to widać w tym etapie drugim tutaj od góry, od ulicy Wiejskiej. Zostało to wyłączone z opracowania na prośbę w związku z uwagami. Natomiast ten teren poniżej był terenem leśnym, gdzie marszałek nam tu umorzył postępowanie w trakcie procedury. W związku z gruntami leśnymi jest ograniczenie zabudowy na tych terenach i po prostu też dla bezpieczeństwa wyłączamy ten teren z opracowania planu, bo grunty leśne nie podlegają zabudowie, więc tutaj dlatego też chcemy tutaj wyłączyć to z opracowania planu i wystąpiła po prostu ta konieczność, żeby do tej uchwały pierwotnej dokonać jeszcze jednej zmiany. Dziękuję. Czy pytania są jakieś? Nie widzę pytań. Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 2, numer 13, ma nr 18 Rady Gminy Lutomierz z dnia 21 listopada 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Brząca w gminie Lutomierz. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Gminy Lutomierz uchwala następujące. Paragraf 1.
uchwale numer 26/100/200/16 Rady Gminy Tomyśl z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrząca w gminie Tomyśl zmienionej uchwałą numer 41/258/17 Rady Gminy Tomyśl dnia 24 maja 2017 roku i uchwałą numer 50/316/17 Rady Gminy Lutomierz dnia 28 listopada 2017 roku wprowadza się następującą zmianę. Załącznik graficzny numer 1 do uchwały numer 26/140/16 Rady Gminy Lutomierz dnia 12 maja 2016 roku zastąpiony zostaje załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tomiec. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszenia. Przystępujemy do imiennego głosowania. Pan Adrianowski jest. Głosuję za. Dziękuję. Pan Aleśkiewicz Arkadi. Głosuję za. Dziękuję. Pan Augustyniak Mieczysk. Głosuję za. Dziękuję. Pan Błażejewski Marcin. Głosuję za. Dziękuję. Pan Dębski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Kiśmierczak Malwina. Głosuję za. Dziękuję. Pan Lorkowski Piotr. Głosuję za. Dziękuję. Pan Miller Wojciech. Głosuję za. Pani Paczkowska Grażyna. Głosuję za. Pan Pilarczyk Przemysław. Głosuję za. Pan Rychlik Tadeusz. Głosuję za. Pani Rzetelska Ewa. Głosuję za. Pan Wasilewski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Wiśniewska Agata. Głosuję za. I pan Podarczyk Jan. Głosuję. Dziękuję. Głosowało 15 razy. Wszyscy razy głosowali za podjęciem uchwały. W wyniku głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do 14 punktu. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Lutomyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3, ustęp 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Mówienie uchwały poproszę pana Tobieńca, bo to się na tym roku. Roczny program współpracy gminy Lutomierz z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 jest dokumentem systematyzującym i precyzującym tę współpracę. Określa on m.in. cele, zasady, przedmiot i formy współpracy gminy Lutomierz z podmiotami sektora pozarządowego. Wskazuje na priorytetowe zadanie publiczne, wysokość środków przeznaczonych na ich realizację, sposób działania komisji konkursowych opiniujących oferty składane w otwartych konkursach ofert przez organizacje pozarządowe. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi stanowi kluczowy element rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Program współpracy gminy Lutomierz z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach poprzednich odzwierciedlał obszary tej współpracy. Okres realizacji programu na rok 2019 trwać będzie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. W samorządach program jest uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Przepisy wymagają, aby przed uchwaleniem program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy gminy Lutomierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 przeprowadzone były w terminie od 5 listopada 2018 roku do 12 listopada 2018 roku włącznie.
Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 na stronie internetowej gminy, w biuletynie informacji publicznej gminy Lutomierz oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomierz w celu wyrażenia opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii dotyczących rocznego programu współpracy gminy Lutomierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lutomierz nr 6, łamane na 33/11 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów akta prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki z przeprowadzonych konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy oraz w biuletynie informacji publicznej gminy Lutomierz, co uczyniono. Przepisy wymagają, by roczny program współpracy był uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pytania są jakieś? Jeśli pani sekretarz. Ja do uzupełnienia jeszcze powiem, że ten program, z tego programu korzystają 3 stowarzyszenia, w tym roku skorzystały 3 stowarzyszenia, gdy ogłaszaliśmy konkurs na realizację zadania publicznego. Do tych realizacji zgłosiło się Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Jesteśmy Razem i Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Dziewtarzy. I tutaj właśnie Aktywne Kobiety otrzymały właśnie dotację 10 tysięcy. Ta dotacja jest do rozliczenia do końca roku. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów też swoją działalność finansowało z tych środków. Też to była dotacja w kwocie 10 tysięcy. A Dziewtarzy 5 tysięcy na zadanie, które realizowało w trakcie tego. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 2 łamane przez 14 łamane przez 18 Rady Gminy Lutomierz dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Lutomierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządy gminy z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Lutomierz uchwala to następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się roczny program współpracy gminy Lutomierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lutomierz. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomierz. Przystępujemy do głosowania imiennego. Pan Adrianowski Wiesław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Aniszkiewicz Arkadiusz. Głosuję za. Dziękuję. Pan Augustyniak Mieczysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Błażejewski Marcin. Głosuję za. Dziękuję. Pan Dębski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Kuśmierczak Malwina. Głosuję za. Pan Rogowski Piotr. Głosuję za. Pan Miller Wojciech. Głosuję za. Dziękuję. Pani Paczkowska Grażyna. Głosuję za. Dziękuję. Pan Pilarczyk Przemysław. Głosuję za. Dziękuję. Pan Rechim Tadeusz. Głosuję za.
Pani Żetelska Ewa. Głosuję za. Dziękuję. Pan Wasilewski Jarosław. Głosuję za. Dziękuję. Pani Wiśniewska Agata. Głosuję za. Dziękuję. I pan Włodarczyk Janusz. Głosuję za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. W wyniku głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do kolejnego punktu, mianowicie 15. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna przez wskazanych w 2019 roku. Kogoś informację udzieli nam pani inspektor Aleksandra Janik. Proszę pani inspektor. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, pan wójt przedstawia Radzie Gminy informacje o podmiotach, uwzględniając opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Łasku. W tym roku, w dniu 9 października 2018 roku, Prezes Sądu Rejonowego w Łasku wydał taką opinię mówiącą, iż w 2019 roku szacunkowa liczba skazanych zobowiązanych do wykonywania tych prac na terenie gminy Lutomierz będzie wynosiła około 10 osób. Średnio na jednego skazanego nakładana jest kara w wymiarze 6 miesięcy ograniczenia wolności po 30 godzin pracy w stosunku miesięcznym. Rodzaj pracy, jaką wykonują skazani, wskazywany jest przez zakład pracy, do którego są oni kierowani. Z reguły są to prace remontowe i porządkowe. Wobec powyższego wójt wyznaczył podmioty, w których będzie wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna przez skazanych w 2019 roku i są to podmioty: Urząd Gminy Lutomierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa w Lutomiersku, Szkoła Podstawowa w Kazimierzu i Szkoła Podstawowa w Szydłowie. Dziękuję. Dziękuję pani inspektor. Pytania jakieś dotyczące tej informacji? Nie ma pytań. No więc przystępujemy do 16. ostatniego punktu porządku obrad dzisiejszej sesji. Wolne wnioski, interpelacje i pytania. Proszę bardzo o zadawanie pytań. Panie wójcie, ja chciałem zgłosić, żeby odstrzacić drogę powiatową od Harbic do Orzechowa, bo tam częściowo przed wyborami odkrzaczyli od Orzechowa kawałek i częściowo tu w tym tablickim lesie, a na tym najgorszym zakręcie... Zgłosimy to do powiatu. No proszę, no właśnie. Zadanie powiatu. Dziękuję. Kto jeszcze? Panie wójcie, jeżeli chodzi o odkrzaczanie, chodzi tu o drogę w Stanisławie, od Starym, od Solczyca, tam do końca do lasu, jak tam wioska jeszcze, tam zarośnięte krzakami i drogę w Dziechowie do zjazdu od drogi powiatowej Pomrowińskiego do Grabarczyka. Dziękuję. To jeszcze? Jeszcze jedno. Panie wójcie, czy gmina ma wpływ jakiś na koło owieckie? Nie. Myśliwych? Nie ma. Bo się rolnicy skarżą właśnie. Jeśli chodzi o odszkodowania? Nie, nie odszkodowania, tylko że teraz dokarmiają. To już było 2 miesiące temu na polach przy tych ambonach. No i tą zwierzynę tak uczą, a las jest obok. Natomiast w lesie to po polach i zwierzyna szkoduje, jak się nauczy, to cały rok. Znaczy to może nie mieć większego wpływu na to, gdzie zwierzyna się porusza. W okresie zimowym idzie do lasu, a po zimie wychodzi z lasu i wchodzi w tam. Także tu nie ma wpływu. Teraz to mają do jedzenia dosyć na polach. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę pan Mila. Wójcie, jeszcze mamy problem rogów rejestracyjnych. Są takie rogi, które są w sąsiedzkie gminy i są bardzo zarośnięte, co zagraża nawet bezpieczeństwu poruszających się. W jaki sposób zagraża? Nie widać na przykład zakrętu, czy droga idzie pod kątem
skręca pod kątem 90 stopni. Ale od której drogi, panowie? Gminne drogi, od Florentynopośrednicy. Od Florentynowa do Florentynowic jest jeden... Tak, koło pana nieruchomości? Nie, przy samej mojej nieruchomości. To jest... Florentyną się kończy. Jest taki kawałek drogi tam 100 metrów wzdłuż rowu rejestracyjnego. Jest taki zakręt 90 stopni, że tam jest, że nie ma żadnego zabezpieczenia, można wjechać do rowu. To jest raz, a dwa. Czy to rowne rejestracyjne też gdyby wchodziły w skład tych prac interwencyjnych? Rowne jest to zadanie z gminnych spółek wodnych, spółki wodnej i ewentualnie te sprawy, które pan podnosi, przekażemy spółkom gminnej spółce wodnej. Także bardzo bym prosił. A ten ruch, o którym pan mówi, to też wchodzi w skład pewnej działalności gminnej spółki wodnej. Ten główny ruch, nie? To jest spółka wodna, tam tylko nas. Nie za wiele tam. No to słuchajcie, jak sobie ustalacie tak składki po 10 zł z hektara, to trudno rocznie, to trudno realizować wiele zadań. My w jakiś sposób akurat może pan radny słyszał na gdzieś spotkaniach wiejskich, gdzie o tym mówiłem, że my w jakiś sposób wspomagamy spółki wodne, ale robimy na tyle, co możemy, a tu ewentualnie propozycja moja, żeby się zastanowić, gdzie są braki większe, żeby zwiększać wysparcie. Wtedy można więcej zrobić, bo co można za 10 zł z hektara zrobić? Niech mi pan powie. Tak, no my też nie. Ja zastanawiam się przy swoich na przykład polach, robię tam czyszczenie co jakiś czas. Zgłaszałem tam do tutaj do urzędu. Nie do urzędu, do pana Kierzkowskiego, który w jakiś sposób pomaga spółkom wodnym, no w moim imieniu. W jakiś sposób pomaga tutaj. Po prostu to było wycięte i nie już jakiś czas, no urosło i nic. Moja propozycja, żeby też rolnicy z poszczególnych gminnej wiejskiej spółki też w sposób jakiś się zajęli też indywidualnie odkrzaczaniem. To jest dopuszczalne. No ja wykorzystuję to. A, no właśnie. Ale nie wszędzie daje się takie rzeczy robić. Na przykład część osadników, którzy sprowadzili się, no już powoli tam się tutaj jakoś tam z otoczeniem naszym jakoś tam się integrują, ale nie bardzo im się to podoba, takie tam pracowanie na granicy ich pola, którą jest ruch. Miałem osobiście też taki przykry incydent, że pan, nowy właściciel, ja akurat się zabezpieczyłem tym i miałem pozwolenie na wycięcie i po prostu nie pozwoliłem sobie się usunąć tam z tej pracy, skończyłem to, co miałem założone i na tym się to kończyło. Także kieruję pana z problemami do pana Kieszkowskiego bezpośrednio. Czy Hiram ma szansa, żeby ogrodzenie na placu zabaw we wsi Rybowice domknąć, tak? Bo ono jest jakby z dwóch stron otwarte i o ile od strony pól nie jest niebezpieczne, o tyle tu od tej strony przy ulicy, a plac zabaw jest usytuowany na zakręcie, no, może stanowić niebezpieczeństwo. Brak tego ogrodzenia. Muszę powiedzieć tak, że ten temat został już zlecony. W ogóle to ogrodzenie, państwo Wierwonica, mieszkańcy sobie obserwujecie, że jak to ogrodzili, tak ogrodzili i a co dalej. Naszym celem było, żeby zrobić ogrodzenie, odgrodzić ewentualnie korzystających bezpośrednio od jezdni. Nie było celem grodzenie całego placu zabaw, tylko od drogi powiatowej. Przy pracach, które były tam realizowane, pierwszą czynnością podjęli geodeci, tam się okazywało, że są jakieś przesunięcia granic były i to być może było przyczyną, że to ogrodzenie tak zostało położone, a nie inaczej. Ale w każdym razie podpisałem teraz zlecenie i zostanie dołożonych 10 metrów aż i tylko, żeby wejście było przez furtkę.
No, a dalej to ja myślę, że nie ma potrzeby rodzenia. Ja jeszcze myślałem o ewentualnym odkrzaczaniu tej lewej strony. Być może tam wyślałem ludzi w odpowiednim czasie. No. Z pracy jesteście zadowoleni. Tak. Oczywiście ludzie korzystają. No dobrze. Z siłowni też. Tak? Mieszkańcy mówią, że zadowoleni. Tam jest tylko u was właśnie przy tym placu zabaw problem z bobrami. To jest ekologia. Ale tam w jakiś sposób sobie rozwiązał. Atrakcja pani Agato taka, że się robi tama i woda się przelewa prawie przez jezdnię. Powiatowo. Czy jeszcze jakieś pytania są w drodze pracy? Nie ma to pan głosu. Ja mam jeszcze prośbę. Czy byłaby szansa, żeby wystąpić z oficjalnym pismem z tymi jednym, punkt pierwszy, do Starostwa Powiatowego w Powiennikach odnośnie naprawy drogi, którą już wiele lat prosimy, żeby nam w końcu naprawili, Klonowej, gdzie jest to droga bardzo intensywnie uczęszczana, w tym również jeżdżą tam samochody ciężkie do Ubojni. Z roku na rok ten stan się pogarsza coraz bardziej. Być może zostaną w końcu zabezpieczone jakieś środki, bo jesteśmy ciągle zwodzeni. Środki na naprawę tej drogi w 2019 roku. I punkt drugi to jest sprawa dotycząca ulicy Wodociągowej, gdzie dwa lata temu, jeśli dobrze pamiętam, były konserwowane, naprawiane, modernizowane ujęcie wody i przepompownia. To należy do Konstantynowa. No niestety ta droga wodociągowa została strasznie zniszczona, a też znaczna część mieszkańców z wsi Babice, Babiczki i Mirosławu porusza się tą drogą. To jest praktycznie dziura na dziurze. I czy byłaby szansa ewentualnie, żeby wystąpić do Konstantynowa z pismem? Zwrócimy się z odpowiednimi pismami do powiatu i do samorządu konstantynowskiego. Tym bardziej, że podobno jeszcze tam kawałek, który jest od trasy Konstantynów, Lutomiersk do hotelu Leszczyński ma podobno być w tym roku, w 2019, robiony od początku, praktycznie przebudową. Takie dostałem informacje od mieszkańców. Być może by dołączyli jak gdyby tą dalszą część drogi, czyli w lewo skręcając do samej tej właśnie przepompowni i też naprawili to, co zniszczyli w bardzo istotny sposób. Takie dwie prośby. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Pan Wójt, teraz jeszcze coś powiedzieć? Tak, jeśli chodzi o naszą, drodzy Państwo, bieżącą pracę. Pani Sylwia przygotowała, czy już za chwilę Państwu po zamknięciu sesji rozna przewodniczącym komisji. Tak? Proszę to. To znaczy mam przygotowany projekt jakby zaproszenia i muszę tylko uzgodnić z Państwem terminy. Materiał generalnie Państwo termin dzisiaj dostali, bo projekt budżetu każdy z Państwa ma pod materiałami. Jeszcze proszę sprawdzić, bo mi jedna teczka została, możliwe, że tam komuś nie podłożyłam, bo tych materiałów jest dzisiaj dużo. I po prostu jest prośba, żeby wszyscy Państwo zostali po sesji, uzgodnilibyśmy sobie terminy komisji. Te terminy to jest środa, czwartek, piątek w następnym tygodniu. Ja nie mam projektu. O, no to bardzo proszę. No i jeszcze bym zamieniła kilka osób na temat oświadczeń majątkowych, ale to myślę, że to może już było po zamknięciu. Kolejną sesję planowalibyśmy 4 grudnia. I kolejną sesję, w tym roku już ostatnią, 28 grudnia, sesję budżetową. No, musi być czwartek do Panie Wójcie, nie? Proszę. Musi być czwartek. Tak. No już tam szczegółach po zamknięciu sesji będziemy rozmawiać. Co Państwu jeszcze? Czy tam jeszcze jakieś pytania proszę? Wobec braku dalszych zapytań w wniosku zamykam drugą nadzwyczajną sesję. Dziękuję bardzo.